tak? Matko. Świetne. Tylko dlatego suczę. Teresa, ty robiłaś woskiem coś? Nie. To chodź, zobacz. Ty widziałaś, jak ja pomalowałam? Po prostu... Namalowałam. Po prostu na miseczce wzięłam wosk. Wzięłam wosk i sobie namalowałam. Ten wosk pokrył mi, zabezpieczył powierzchnię, tak? I a teraz wosk? To jest wosk plastyczny, który on jest płynny, wciecz. I zobacz, i teraz jak to wszystko sobie, to od razu można zrobić. Sobie mogę siedzieć i gładzić. Ale na przykład możesz też stać. Mogę też stać i ściągam po prostu wierzchnią. Ale wiesz, glina tylko schodzi, a wosk zostaje. Bo wezmę kamerę na ciebie. Trójwymiar, górki, dołki. To, co zaimpregnowałam, jest, zostaje, a teraz ja wypukuję. Żarty będą uwiecznione. I wszystko, czyli zależy... surową glinę wypukujesz. Tak, wypukuję surową glinę i potem po wypale tak będzie, będą górki i dołki. To, co zabezpieczyłam, będzie wystające. Mhm. A to co? No bo oczywiście woski się stopi. No i wzorek sobie, tak. Zarobisty wzorek wynamowałaś. I potem sobie tak właśnie, tak jak jest na tej misce. To zależy wszystko od tego i jaka jest tak. Że masz, możesz głębsze to zrobić. Fajnie. Można też zrobić tak, że znowu terą sigila, to później to pomaluje się. Wypłukaną powierzchnię terą przeciągniesz i będziesz miała znowu te wklęsłe elementy błyszczące. Prosta sprawa, to wydaje się.